Będę grał w grę. Widzicie co? Miałem dzisiaj trafić na imprezę z graniem, a trafiłem na jakąś zabawę dla dzieci. Ciągle tylko słyszę, ja chcę na trampoliny, ja chcę na samochodziki. A ty nie chcesz na samochodziki? No jasne, że chcę na samochodziki! A gry? A gry dziś będą takie. To jest program Będę grał w grę z przedpremierowego pokazu gry dla dzieci. Dużych dzieci, DC Villains, Lego! I dzisiaj będziemy się bawić jak dzieci. Będę grał w grę. Super Villain! Witajcie w świecie kolejnej gry z serii Lego, tyle że tym razem z wyjątkowymi, że się tak wyrażę, bohaterami, bo tak naprawdę ze złoczyńcami. W tej odsłonie produkcji o postaciach z klocków będziecie mogli wcielić się w jednego z najohydniejszych potworów, jakie stworzyło uniwersum Supermana, Batmana i Wonder Woman. I wiem, że często nabijam się z kolejnych części jakiejś gry, która jest produkowana tylko po to, żeby wyciągnąć z was kasę, ale tym razem muszę to znów zrobić. Witajcie w świecie dziecięcej nostalgii, która każe wam kupować dokładnie tę samą grę, tylko z innymi bohaterami. Witajcie w świecie dokładnie tego samego sterowania, dokładnie tych samych durnych zagadek dla trzylatków i... No nie no, w sumie Lego Star Wars było spoko. No dobra, Lego Indiana Jones też. Kurde, Lego ze złoczyńcami DC jest wyrąbane w kosmos i nazywajcie mnie dzieciuchem, nie zależy mi. Będę grał w grę. A teraz, miśki kolorowe, opowiem wam o grze, która była właściwie jedną z pierwszych gier, o których opowiedziałem w tym programie. Niflheim! Wreszcie po latach czekania w becie i alfie na rynku pojawia się wersja 1.0 gry Niflheim. I choć dobrze się bawiłem grając w LEGO Villains, to właśnie przez takie gry jak ta spędzam przed kompem po 100 godzin bez przerwy. Żeby wam szybko wyjaśnić, powiem, że w grze wcielamy się w jedną z czterech postaci, które wylądowały w wikingowym czyśćcu. Najwyraźniej w tym właśnie miejscu trzeba walczyć o życie, bo nasz wiking będzie musiał robić wszystko, żeby przetrwać. W świecie grafiki 2D będziecie musieli polować, zbierać różniste zasoby, a do tego rozbudowywać własną twierdzę, którą będziecie bronić nie tylko przed innymi graczami, ale też przed hordami nieumarłych, które co jakiś czas będą ją atakować. Do tego mamy jeszcze niekończące się tunele pod zamkiem, rozwój postaci, nagrody i zadania wykonywane dla demonów i wiedźm, system dnia i nocy, zimy i lata. Dobra, ta gra ma po prostu wszystko. Będę grał w grę. A już za chwilę w programie Będę grał w grę pokażę wam przedpremierowo, jak wygląda bajeczna gra Driftland. Powiemy sobie też o e-sportach i coś wam rozdam, więc zostańcie z nami. Będę grał w grę. Wiecie, jak to jest z grami z bajeczną grafiką, w takiej każdy się zakocha. Ale dziś przedpremierowo pokażę wam grę, która jest nie tylko bajeczna, ale też kosmiczna. O tym tytule mogli nie słyszeć nawet najwięksi miłośnicy RTS-ów, ale ja pewnym przypadkiem usłyszałem i nawet ją dostałem. Miśki, mówię dziś do was o grze Driftland The Magic Revival, czyli o kosmicznej strategii z elementami baśniowymi oraz takie trochę SimCity czy inne symulatory życia miasta. W grze chodzi o to, że tytułowa planeta Driftland rozpadła się na części po tym, jak magowie czterech wielkich ras pokłócili się ze sobą jak 14-latki na koncercie Justina Biebera o to, którą z nich Justin opluł bardziej, czyli rozumiecie, bardzo się pokłócili. Planeta się rozpadła, więc teraz my musimy ją niejako połączyć i właśnie między innymi to robimy w trakcie rozgrywki. W grze skupimy się przede wszystkim na gromadzeniu magii, a eksplorujemy pozostałe wyspy przez umieszczanie na nich swego rodzaju oka magicznego, aby sprawdzić, czy ostatecznie warto daną wyspę przyciągnąć do swojej. Walkę toczymy dzięki armii, która potrafi na przykład oswajać różne gatunki latających stworów, no i jak w SimCity, ostatecznie nie do końca mamy wpływ na poczynania naszego ludu.
Gra ma bajeczną oprawę graficzną, klimatyczna muza dodaje jej jeszcze klimatu, ale najfajniejsze jest to cholerne budowanie małych mostków, dzięki którym nasze ludziki mogą przechodzić z wyspy na wyspę. O matko, jakie to słodkie, że aż chyba żygnę tęczą. Będę grał w grę. I jeszcze na szybkości przeskoczymy do e-sportów, a tym razem powiemy sobie o czymś, o czym chyba wam jeszcze nie opowiadałem. Całkiem niedawno wystartowały zawody F1 eSport Races, w których 9 drużyn na Gfinity Arena w Londynie rywalizuje o miano najlepszej drużyny wirtualnych wyścigów Formuły 1. Kolejne części turnieju można oglądać online już 30 października na profilu facebookowym Formuły 1. Na koniec chcę wam tylko powiedzieć, że kiedyś najlepszy z takich wirtualnych kierowców został zaproszony do testów prawdziwej Formuły 1, więc śmiejcie się rodzice ile chcecie. Ja wam jeszcze pokażę. Będę grał w grę. No to były e-sporty, były też gry, to teraz wam jedną rozdam. O tym jaka w tym tygodniu na naszym fejsie. A teraz czas na świrów z internetu. Tu mamy śmiesznego wojownika. A tu mamy dwóch w jednym. Oh Jesus! A to jest moment, w którym zmoczyłem pieluchę. Holy shit, dude, he's sitting there. Będę grał w grę. A jeśli i wy chcecie się moczyć, oczywiście ze szczęścia, oglądajcie kolejny program Będę grał w grę w SKTV za tydzień o tej samej porze. Niech gra będzie z wami. Będę grał w grę. A zapraszam! Zapraszam!